informację na mojej ręce, że uczynik Rejewa Przewodniczącego od dnia 5 września Przebieg Geoprofesorskiej Rady Miejskiej na Dobrzycie z inicjatywy członków naszego grupu będzie filmowany, a następnie retransmitowany w lokalnej telewizji kablowej w celu zachowania społeczności naszego miasta z pracą Rady Miejskiej. Czy wszystkie osoby wymienione w tym piśmie zgadzają się z tym treścią pisma, ponieważ nie ma podpisów? Tylko takie oświadczenie, tak, zgadzają się. To jest do tego było potrzebne. I teraz druga sprawa. Rozumiem, bo w budżecie nie mamy takich środków, żeby pokrywać te kwestie, że jako klub wy to pokrywać. I ostatnia rzecz, mam takie pytanie, czy ta transmisja, czy retransmisja w naszych obrad będzie w całości, czy tylko wybrane części? Dziękuję uprzejmie. Moje pytanie jest zasadne z tego tytułu, żeby nie było podejrzeń, że może gdzieś coś. Dokładnie tak. Pięknie, dziękuję. Wystarczy mi to bardzo. Jeszcze raz witamy pana Tomaszewicza. Przechodzimy do punktu 5 i poprosimy pana Konrada Koźmińskiego, radcę prawnego, o przedstawienie opinii prawnej w sprawie dostępu do informacji publicznej. Proszę bardzo. Dziękuję. Wysoka Rado, panie przewodniczący. Pozwolimy sobie na prośbę pana przewodniczącego oraz niektórych uczestniczących w dzisiejszym posiedzeniu również państwa przedstawić taką opinię, tym razem natomiast dostępu do informacji publicznej. Wbrew pozorom wydawało się, że jest jakaś błaha sprawa. Tak na początku, kiedy ta ustawa weszła w życie, ja już w tym czasie pracowałem w urzędzie, traktowałem to, niektórzy koledzy, którzy po prostu pracują jako urzędnicy. Pierwszym takim odruchem było, że przychodzi takie w trybie tej ustawy złożone zapytanie. Pierwszym odruchem jest, a po co to pani, a po co to pani, a dlaczego? Podstawowa rzecz, nie można takiego pytania zadać, ponieważ jeżeli materia, która dotyczy zapytania mieści się w tym pojęciu informacji publicznej, ona musi być udzielona odpowiedź i to w ustawowo określonych w tejże ustawie o udostępnieniu informacji publicznej terminach. Między innymi dlatego, podstawowa rzecz, że obywatele mają prawo do takiej informacji, a poza tym również i dlatego, że za nieuzasadnioną odmowę udzielenia takiej informacji grożą sankcje karne, które bym nazwał sobie odpowiedzialnością karną jak za przestępstwo, jak za występek do roku pozbawienia wolności, ograniczenia wolności, grzywny. Prosiłbym jeszcze o chwilę skupienia, proszę Państwa. Tak, nie skończył, tak, będzie przerwa. Ta informacja została dostarczona do elektroniczną, jednak mimo wszystko myślę, że warto posłuchać jeszcze dodatkowych uwag pana radcy. Także bardzo proszę o uwagę. Również pana burmistrza bym prosił, żeby nie rozmawiał, bo to tutaj akurat blisko bardzo przeszkadza. Także zawsze reprezentowałem pogląd takich kontaktach tutaj, jeżeli taka sprawa wpłynęła, żeby bezwzględnie informacji udzielić. Z tych przyczyn, jak mówiłem, w tym dwóch. Raz, że prawo do takiej informacji, a po drugie, że obowiązek jest jeszcze obwarowany sankcją. Muszę powiedzieć, że jest to w naszym urzędzie przestrzegane i to w sposób właściwie, jak mi się wydaje, nie mam taką ocenę, ponieważ mam dostęp do tych pytań i wybrałem na odpowiedzi. Warunek jest w sumie taki. Jest w ustawie powiedziane, że każdy ma prawo. Przez słowo każdy, ja rozumiem, że jest osoba, że jest to człowiek. Człowiek, który można zidentyfikować z imienia, nazwiska. Zdarzają się też takie zapytania, w których na przykład ktoś podaje, że ma na imię Adam, Ewa, czy jeszcze inaczej, podaje swój adres poczty elektronicznej. Uważam też, że pomimo, iż ta dane odpowiadające są niepewne, jeżeli można założyć o to, że informacja publiczna dotrze do tego pytającego, to jestem za tym, aby również w takiej sytuacji tej umowy, tej odpowiedzi udzielić. Szczegóły opisałem Państwu w tej opinii, którą przedłożyłem. Ja wiem, że temat to jest taki wierzchołek góry pewnej, który tylko częściowo odzwierciedla cały ten stan. Myślę, że na przykład są pytania, czy takie pytanie zadano mi między innymi, czy na przykład skoro i konstytucja, i ustawa mówi o prawie wstępu na posiedzenia organów władzy publicznej, które pochodzą z wyborów, to czy na przykład można to również tak analogia stosować do zebrań, na przykład zebrania wiejskiego, które no nie pochodzi z wyboru, są to wszyscy ludzie, którzy na danym terenie mieszkają i którzy obradują. Moim zdaniem tutaj tak rozszerzająco trzeba by przyjąć, że jeżeli sami zainteresowani nie zgłoszą i nie wykażą ewentualnych sprzeciwów co do obecności kogoś niebędącego członkiem danej wspólnoty, to myślę, że nie ma przeszkód, aby
prostu każdy, kto przybędzie na takie zebranie wiejskie, żeby go opuścić, ponieważ tam się decyduje o sprawach publicznych i póki te sprawy publiczne są omawiane, to każdy, kto na takie zebranie wskaże, winien być dopuszczony do spraw publicznych. Proszę pamiętać o tym, że sprawą publiczną nie do końca i nie wprost jest powiedziane w ustawie. Mianowicie, tam jest mowa o ograniczeniach dostępu do władzy publicznej. Jest taki termin informacja o sprawach rozstrzyganych przez organy państwa w postępowaniach administracyjnych, cywilnych i karnych. Wiadomo, że z jednej strony jest to zasada chociażby w kodeksach, że jeżeli są rozprawy w sądzie, to właściwie rozprawy są publiczne, każdy może przysłuchać. Tam, gdzie organ, który taką sprawę prowadzi, miałby ujawniać dane personalne czy jakieś istotne sprawy z życia tych ludzi, to już myślę, że to też wyjdzie w jakiś sposób. Również z ustawy, ale to jest wprost powiedziane, że również to jest ograniczony w tym momencie dostęp do takiej informacji. Ta informacja przestaje być informacją publiczną, chociaż ustawa przewiduje wyjątek, mianowicie, że wtedy, kiedy dotyczy osoby pełniącej funkcje publiczne, np. pana burmistrza, radnego, pana starosty czy innych osób, wtedy, jeżeli ta informacja, nawet jeżeli ona ma taki charakter osobisty, jeżeli można ustalić związek przyczyny pomiędzy tą informacją a funkcją publiczną, jaka dana osoba pełni, to już wtedy ta informacja przestaje być publiczną. Słyszymy w telewizji często, że jakiś tam wiceminister, czy ktoś został aresztowany, czy zatrzymany, czy musi się zgodnie tłumaczyć z różnych tam rzeczy. W momencie, kiedy taka osoba pełni funkcję publiczną, to już wtedy ta ochrona jej nie przysługuje. Natomiast tutaj ta osoba takiej funkcji nie pełni, oczywiście mogę powiedzieć na ochronę. To tyle, może ja tutaj pozwolę sobie jeszcze raz rekomendować tą moją opinię na piśmie. Jeżeli by były pytania z Państwa strony, czy jakieś prośby o wyjaśnienie, to ja w każdej chwili w urzędzie jestem w stanie takie wyjaśnienie. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, ja mam tu właśnie z tym tutaj pytanie do Pana Mecenasa. Od kiedy obowiązuje ta ustawa? Bo jak tak tutaj słyszę i czytam to no to jest fajna sprawa, ale jak myśmy wystąpili jako klub 25 kwietnia 2008 roku o retransmisję, Rada wtedy nie wyraziła zgody. I właśnie mam tu pytanie z tym, dlaczego po prostu ta ustawa nie obowiązywała wtedy tych właśnie... Jedno słowo, bo już tutaj zdarzały się te porozumienia też prostować. Rada nigdy nie podjęła żadnego stanowiska, że nie wyraża zgody na retransmisję. Rada tylko nigdy się nie zgodziła na to, żeby finansować. Natomiast nigdy nie było stanowiska takiego, że nie wyraża zgody na retransmisję. Przecież od momentu, gdy tutaj pan, który obsługuje kamerę od samego początku, gdy przyszedł, to przecież nigdy nie był w sali wyproszony. Nigdy. Od momentu, gdy przyszedł na salę, to na tej sali był i te materiały nigdy do rąk Rady jako takiej nie trafiały, no bo to nie jest nasza własność, to jest własność prywatna z inicjatywy pana Adama Frąckowiaka, to jest prawda. Ta kamera się pojawiła podczas obrad sesji. Natomiast nigdy stanowiska Rady, że nie wyraża zgody, nie było. Ja myślę, że to powstało to nieporozumienie w związku z tym, że pan prezes Spółdzielni Mieszkaniowej, żeby retransmitować na początku obrady sesji, no to chciała jakby takiego przyzwolenia, ale też nie tak w formie oficjalnej Rady. I myśmy nigdy wtedy takiego przyzwolenia w sensie oficjalnym stanowiska nie wystosowali. Natomiast nigdy, jeszcze raz to podkreślam, nigdy Rada nie podjęła żadnego stanowiska czy też uchwały, że się nie zgadza na nagrywanie czy retransmisję obrad sesji. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, pamiętam to dokładnie, jak Pan został przewodniczącym i wyjaśnił Pan tutaj, że Rada w zasadzie nie ma nic do tego. Stanowi o tym Konstytucja. Ten czas Pan Mecenas potwierdził rzeczywiście, że zgodnie z Konstytucją każdy ma prawo nagrywania i wprowadzania retransmisji. Ale dopiero po 3,5 roku Pan podjął taką decyzję. A ja jeszcze sprawdzę z nagrań i na najbliższej sesji przedstawię. Dziękuję uprzejmie.
Dziękujemy bardzo. Tylko prosilibyśmy, gdyby Pan chciał to przedstawić, w sensie odczytać, to prosilibyśmy też materiał z tej sesji, żeby można było to zinterpretować, odczytać, porównać. Także jeżeli by była taka potrzeba, to bardzo prosimy też o udostępnienie tych materiałów, tych nagrań. Dziękuję bardzo. Zaprosić go na swoje inne obowiązki. Czy jest przyzwolenie, abym mógł zadać jedno pytanie i byśmy tutaj uzyskali może pewną odpowiedź, bo to się wiąże z transmisjami, które są nagrane. Czy jest takie przyzwolenie, żebyś mógł tam zastąpić troszeczkę? Chodzi mi o co? Chodzi o to, że miały być przeprowadzone rozmowy, kiedy, o której godzinie i jak będą wyglądały te retransmisje. I może tutaj bym poprosił, żeby pan prezes powiedział, jak to z jego punktu widzenia wygląda. Proszę bardzo. Z drugiej strony, to też jest jakiś tam mój Martin Milowy, powiedzmy, żeby ta telewizja nasza, bo my chcemy trochę komercyjnie wychodzić, jak to się mówi, na zewnątrz, bo robimy już internet, dostarczamy w najbliższej przyszłości, pod koniec tego roku, tak jak powiedziałem, telewizja cyfrowa będzie, będzie tani telefon dla naszych mieszkańców. Chcemy to robić i na tym może będziemy trochę zarabiać. Bo na telewizji kablowej na dzisiaj nie zarabiamy. Nie zarabiamy, bo taka jest filozofia dostarczania usług dla swoich mieszkańców, bo trudno, żebyśmy my na usługach mieszkańców zarabiali. Po prostu jest to praktycznie po koszcie. Także prośba jest moja, żebyście parę minut na ten temat się po prostu wypowiedzieli. Jeżeli będzie konsensus, żeby tą taśmę powiedzmy przekazać na spółdzielni, tak jak powiedziałem, po autoryzacji tutaj pana przewodniczącego, czy prezydium, czy no to już musicie sobie tą formułę znaleźć, ale tak jak powiedziałem, myśmy chcieli, żeby to był materiał przekazywany przez radę, a nie przez grupę radnych, bo w ten czas po prostu byłby dla nas to jako zarządu duży kłopot. My reprezentuję ileś tysięcy właścicieli, w Kompromyślu jest to prawie 2600 mieszkań. I to opcje polityczne są różne, charaktery są różne i po prostu naprawdę nie chciałbym, jak to się mówi, to przy tej okazji wywołać jakąś dyskusję w naszych kręgach, a kto za to zapłaci, a jest jakieś zużycie prądu, a jest jakieś zużycie płacy człowieka i tak dalej, i tak dalej. Także zróbmy, i tu apeluję o rozsądek, ja jestem, w każdym razie zarząd jest za i tą transmisję możemy przekazać. Tyle wyjaśnienia i bardzo przepraszam, że tak tutaj, jak to się mówi, ale no, tak akurat się zdarzyło. Dziękuję bardzo. Prezes się poprawił na końcu, troszeczkę zdjął ze mnie to recenzowanie, powiedział powierzenie, że z prezesem, bo jedno słowo to też ciężko recenzować cokolwiek, bo to później może być różne podejrzenie. Nie, ale to można jeszcze... Ja powiem, że dzisiaj wywołaliśmy ten temat, pan prezes powiedział parę zdań. Nie jesteśmy dzisiaj też pewnie przygotowani, żeby tutaj dyskutować tak dalej, bo to powinno być przejść, ja tak uważam, przez komisję przede wszystkim najpierw, bo to jest powrócenie do tematu. Ale widzę zgłoszenie dyskusji, także proszę, radny Stanisław Iwaczysz, proszę bardzo. Przewodniczący, Szanowna Rado, Szanowni Państwo, pomógł mi tutaj tę dyskusję Pan Przewodniczący, bo to, że nagrywamy, to jest nieźle, może i dobrze, ale spotkania z różnymi ludźmi, a miasto liczy ponad 15 tysięcy ludzi, odbierać będzie ponad 2000 ludzi. Procentowo proszę sobie zobaczyć. 7,5 tysiąca ma telewizję kablową. No to jest liczmy połowa. A ta następna połowa? A gdzie jest reszta? Gdzie są sołectwa? Także to jest pewien wycinek ludzi, który będzie to widział, a resztę tylko będzie liczyć. Ja myślę, że zostaliśmy tu w pewnym sensie zaskoczeni, bo pewna grupa podjęła inicjatywę i za to płaci, ale pozostały radny się nie zapytał, czy my jesteśmy za tym, czy my uważamy na to zgodę, czy ja. Może przyjść każdy, może pilnować, ale to idzie po prostu w eter i też chyba mamy tu jakiś głos i z
chcemy się do tego stosować. Proponował, żebyś nie denerwować, spokojnie. Tak jest głos kolegi Stanisława. Ja tylko odczytam, może panie Janie, moment. Ja odczytam. Przepis, to mówię wyraźnie. Ja nie mam nic przeciwko temu też, no niech będzie to nagrywanie, nie będzie można. Organy, o których mowa, tam są związane zapewnić lokalne lub techniczne środki umożliwiające wykonanie prawa, o których mowa, miarę potrzeby zapewnia się transmisję audiowizualną lub telefonatyczną z posiedzeń organów, o których mowa w komisji pierwszym. A organy są posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzące z powszechnych wyborów. Są jawne i dostępne, także tutaj pod tym względem nie ma problemów w tych kasach. Innego rodzaju problemy. Są te problemy, o których mówił pan prezes. Sukcesywność dostarczania tych materiałów. Ja tej właśnie nie widziałem. Ja nie wiem, czy koledzy gdzieś oglądali, czy wspólnie, czy osobno. Nie wiem. Ja do dnia dzisiejszego tej pierwszej kasety nie otrzymałem. Nie widziałem, nie wiem, kiedy ją otrzymam. Nie wiem, jakie będą warunki i tak dalej. Ja mam zabronić nagrywania nie mogę. Następnym razem przyniosę tutaj w ustawie, syn będzie nagrywał. Pokażę żonie, że ona jeszcze nie widziała w tej roli. Zgłaszają się kolejni, tutaj był pierwszy kolega. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, może najpierw odniosę się do tego, co tutaj mówił pan prezes. Nie widząc nagrania, jakby było zasugerowane, że jego jakość może być nieodpowiednia. I ja bym tak dalekie wnioski naprawdę nie szedł, nie widząc nagrania. Druga sprawa. Myśmy wystąpili z tą propozycją już ileś tygodni temu. Sprawa na komisjach różnych miała obrót, miało stanąć na sesji dyskusja, nie stanęła w sprawie nagrywania. Wobec tego wyszliśmy z inicjatywą, że należy umożliwić mieszkańcom zapoznanie się z pracami rady. Temu też służył na przykład mój wniosek, ileś tam miesięcy temu zgłoszony, aby protokoły z obrad sesji znalazły się w internecie. Znalazło się to. Kolejnym krokiem była propozycja nagrywania. Chodziło nam również nie tylko nagrywanie sesji, tylko to, co pan prezes mówił, żeby można było nagrywać różnego rodzaju imprezy, w których biorą udział czy dzieci naszych mieszkańców, czy osoby dorosłe z naszego terenu. Ponieważ nie przyszło to jako punkt sesji, nie było dyskutowane, podjęliśmy taką inicjatywę. Z kolei napisaliśmy też w piśmie do pana prezesa, że pytamy, kiedy i jak mamy dostarczyć kasetę, która by mogła być zgodnie z wcześniejszymi ustnymi rozmowami w tej telewizji kablowej retransmitowana. Na tej sesji ostatniej, 5 września, pytanie było pana przewodniczącego, czy będzie to retransmisja, czy to będą jakieś tam cięcia tak dalej. Powiedzieliśmy, że będzie to retransmisja sesji. A więc będzie wszystko. Czyli nie widząc jak gdyby kasety, trudno powiedzieć, że ona jest technicznie niedobra, wobec tego nie można tego przyjąć. Trudno powiedzieć, że to jest coś tam wyrywkowo podawane, czy na czym jest całość. Z kolei takie postawienie sprawy, że musiałby najpierw obejrzeć pan przewodniczący, trącić tak jak było z tego czasu urzędem cenzury. A jeżeli komuś się nie spodoba, bo on miał krzywą minę, i co wtedy? Nie puścimy tylko z tego względu? Więc naprawdę, dlatego napisaliśmy pismo do pana przewodniczącego z prośbą, kiedy jak to stało. Że jest to całość nagrana, tak jak było, nie ma żadnych tam ingerencji w czas obrad sesji. Wyszło tam bodajże 3,5 godziny nagrywania. I trudno twierdzić, że to może być coś technicznie niedobre, dlatego może być odrzucone. Nie widzę powodu. A jeszcze do pana Stanisława, tutaj wypowiedź rady. Dobrze, że pan przewodniczący zacytował cytat, bodajże to jest z Konstytucji 63 artykuł, który mówi o tym, że w organach publicznych, czy takie jakim są tutaj organy samorządu lokalnego, każdy ma prawo wejść, filmować, nagrywać. A my, wychodząc jak gdyby naprzeciw do pana prezesa, bo wiemy, że telewizja kablowa ma określoną misję do spełnienia, chcieliśmy wspomóc właśnie to informowanie. To, że akurat nie ma cała gmina telewizji kablowej, nie jest przeszkodą. Bo jeżeli my finansujemy żłobek, to tam chodzi 50 osób na dzieci, a my finansujemy to jako gmina. Wobec tego, jak będzie korzystało z tego przykładowo 5 czy 6 tysięcy, to co? To żłobek trzeba by było zamykać, bo tylko 40 osób? Nie. Podjęliśmy decyzję, że wykonujemy to działanie. Tak samo tutaj nie widzę najmniejszego powodu, żeby nie dokonać retransmisji. Zapytaliśmy w piśmie, kiedy mamy, jak dostarczyć. Zgodnie z tym, co było mówione, jest to retransmisja, jest to całe nagranie.
po obejrzeniu stwierdziliśmy, że jakościowo dobre, a mówię, ta propozycja, żeby pan przewodniczący przejrzał, no naprawdę zabrzmiała jako cenzura i dlatego, no, tego jak gdyby, nie wiem, skazania nie zrealizowaliśmy. No bo w dzisiejszych czasach to o cenzurze nie może być mowy. Dziękuję bardzo. Znaczy ja znając pana osobę, panie Janie, wierzę, że pan mówi prawdę. Jeżeli to, co nagracie, to to, co dostarczycie. I nie zdarzy się tak nigdy, że cokolwiek będzie usunięte i przekręcone i zrobione. A dlaczego mówię? Nie mówię tego bez kozery, ponieważ były takie głosy i to wasz problem. Po co pokazywać fantomy? Czy to przedłuży pokazywanie? Chodzi o to, że wszystko, a sami byliście nieprzekonani do końca, żeby wszystko pokazywać. Nie chodzi o cenzurę, chodzi o to, że ktoś powinien usiąść, a tym kimś chyba jestem ja, jako przewodniczący Rady, osobą zaufania publicznego, która została wybrana, nie jednomyślnie, ale została wybrana, która przejdzie tylko sprawdzić, czy to wszystko jest, nic więcej. Ja nic nie będę wycinał. Złożę podpis na płycie, płyta pójdzie. Mało tego. Druga płyta powinna pójść do archiwum, tak jak mamy archiwizowane nagrania. Żeby nikt nie powiedział po jakimś czasie, albo może za dwa lata, przed wyborami, wykorzystał takie nagranie. Może wytniemy jakieś sobie, to musi być napisane, zrobione, że nikt tego nie będzie w przyszłości wykorzystywał do czegokolwiek. Bo ktoś sobie wytnie na prywatnie i umieści kogoś wypowiedź w innym kontekście. Na przykład, że zgłaszam, strzelam teraz, że jest brudno na jakiej ulicy. I zaraz wiecie, że jest tam brudno. Nie wolno takiego czegoś robić. Jestem za tym, żeby to pokazywać. Kolega Stanisław nie chce tego bronić, bo to jest jego zdanie. Ja też uważam, że powinna być równość. Przykład z Rzeżowkiem to był zły przykład, akurat to jest moje zdanie. Połowa miasta tylko będzie mogła oglądać to. Także ja nie jestem za tym, żeby tego nie oglądać, ale to musi mieć ręce i nogi, to nie może być tak. Teraz następna sprawa. Powiedział pan, że złożyliście pismo do pana prezesa. Kiedy? Po sesji. Wyście nawet nie wiedzieli, czy zarząd się zgodzi to retransmitować. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, ja powiedziałem, że my tym pismem nawiązaliśmy do wcześniejszej kilkukrotnie. Po sesji złożyliśmy chwileczkę. Moment. Mogę skończyć? Proszę uprzejmie. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, rozmawialiśmy z panem prezesem dwukrotnie na temat możliwości retransmisji. Było powiedziane, że dobrze. Wobec tego była retransmisja. Po sesji, jeżeli się okazało, że to finansowała grupa kulturalna, a nie cała rada, pan prezes jakoś poczuł się niezręcznie w tym momencie. Dlatego też złożyliśmy pismo oficjalne. Naszym błędem było to, że nie w tych rozmowach wcześniejszych nie złożyliśmy z pisma z prośbą o potwierdzenie, że będzie taka zgoda. Mieliśmy ją ustną. Mieliśmy ją ustną, skoro raz z panem Brązkowiakiem byliśmy raz do pana prezesa, drugi raz okazało się, że wszystko dobrze. Jeżeli zaistniała sytuacja, że inicjatorem była nasza grupa radnych i zapłaciła za to, to wtedy powstaje problem. Ja nie widzę tutaj problemu, skoro jest to całość nagrana. A propos jeszcze tych fantomów. Panie przewodniczący, czy w trakcie oglądania tych fantomów była rejestracja tego w dokumentacji jako obrady sesji? Nie mam przybyła, tylko pan to ma, on chodził z kamerą na mnie. Tak, i oczywiście. I jest to pokazane tylko jako fragment, ponieważ nie jest to fragment całej sesji. Czy ja zarządziłem przerwę, czy poprosiłem o wyjście na kolejny? Tak, ale sesja cały czas trwała. Panie przewodniczący, ja mam pytanie, czy wszystkie wypowiedzi zostały tam zarejestrowane do protokołu? Proszę powiedzieć, czy wszystkie były zarejestrowane do protokołu? Tak jak jest na obradach sesji? Nie, no nie. Wobec tego, skoro to była jak gdyby część taka nieoficjalna sesji, to zostały pokazane fantomy. Nie była jakby, bo była oficjalna. Ma pan... Nasz błąd, tak pan powiedział, wasz błąd, że nie złożyliście pisma, bo rozmawialiście ustnie. Mój błąd, że nie nakazałem protokołowania. Przyznaję się do tego, mój błąd. To była oficjalna sesja, panie radny. Oczywiście, panie przewodniczący, oficjalna sesja, z której, ponieważ nie było protokołu z tej części, ona nie została w pełni nakazana. Ale tam nic nie zapadały, żadne decyzje i po obejrzeniu jestem przekonany, że nie miałby pan wątpliwości, że to... Ja co to nie wiedziałem. Uczciwość by nakazywała, żeby mi to podać. No nie podaliście do dnia dzisiejszego. Chcieliśmy, żeby... Panie przewodniczący, pan twierdzi, że pan jest osobą zaufania publicznego. My uważamy, że my jesteśmy też. I dlatego... Czyli nie oglądając, mogę to spokojnie, bez oglądania, mogę przekazać panu...
my to przekażemy, ponieważ myśmy to nadawali, przekażemy panu przewodniczącemu. Tylko zapytaliśmy kiedy, jak mam przekazać. Pan przewodniczący, pan prezes powiedział wyraźnie, że zarząd podjął decyzję. Teraz pan o tej decyzji usłyszał. Zarząd wyraźnie powiedział, że ma być to przekazane przez radę, nie przez radę. Ustosunkujcie się do pana prezesa. Znaczy do zarządu. Ja bym Państwu uważam, że tak, zajmujemy się niepotrzebnymi pierdołami, za przeproszeniem. Głosowanie było już na komisjach poszczególnych, wyrażaliśmy swoją opinię. Możemy to wpuścić, że się wyrażę na następną sesję, ale opinia była jednoznaczna. Nie wyrażamy zgody na tę instytucję. Dziękuję. Kolejne projekty bym tak samo chciał powiedzieć, że wszyscy radni się zgodzili na to, nie tylko jednostki, tak jak pan prezes powiedział, że chciał właśnie mieć dokument potwierdzający, że cała rada się zgadza na to właśnie nagrywanie, nie tylko tam jednostka. I tu jeszcze tak samo, jak powiedział kolega Stanisław, tak samo, że tylko część to obejrzy, jednostki właściwie, a reszta miasta czy wioski, no nie obejrzą tego, niestety. Kolej, panie przewodniczący, bo tu są radni, proszę bardzo. Panie przewodniczący Wysoka Rado, ja bym chciał przekazać, ponieważ pan tylko mówi, że dyskusji nie było na sesji, to chciałbym państwa zapoznać ze stanowiskiem Komisji Rolnictwa. 9 czerwca Komisja Rolnictwa negatywnie zaopiniowała projekt transmitowania obrad sesji. Mało tego, posłużyłem się opinią państwa sołtysów. W głosowaniu 100% pań, panów sołtysów było przeciwko transmisji obrad sesji. Ze względu tylko i wyłącznie na taki fakt, że będzie to transmisja, ta transmisja docierała do części społeczeństwa nowotowskiego. Jesteśmy za transmisją pod warunkiem, że dotrze to do wszystkich mieszkańców gminy Nowotowskiej. Dziękuję. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, w związku z tą ostrą taką dyskusją na temat tej retransmisji, ja mam takie tutaj pytanie. Czy pozostali radni, którzy tutaj po prostu tak to krytykują, a chcą decydować, będą uczestniczyli w finansowaniu? To jest jedno. Drugie, wiadomo, że w budżecie, na moje pytanie, jeszcze w tym czas cośmy rozmawiali, no nie posiadamy na razie takich środków, aby to finansować. W związku z tym, żeśmy my to zrealizowali. I teraz, czy po dostarczeniu na przykład panu przewodniczącemu płyt z retransmisji tych posiedzeń musi być, należy się zwrócić pisemnie? To jest drugie pytanie. I teraz jeszcze tak, jakby to powiedzieć, no trzecie, no właśnie teraz. Czy gdyby było, że panowie radni będą przeciwni transmisji, nagrywaniu, czy ja jako osoba, bo to jako radny, mogę na własne życzenie jakby dojść tutaj zamówić pana, który po prostu będzie to nagrywał, o ile panowie nie będą mieli nic przeciwko temu. A i teraz taką małą mam tutaj, jakby to będzie spostrzeżenie. Czy nieładnie było to tutaj na początku naszej sesji, gdzie zostało to tak ładnie uwidocznione, osiągnięcie Szkoły Podstawowej nr 1 oraz uczczenie pamięci zmarłej pani Hani Weber, która była organizatorem tego osiągnięcia. I tu się proszę niekiedy tak trochę zastanowić, bo nie, takie emocje u nas biorą tak górę. Ja uważam, że w tym nie ma nic złego. Być może, że myśmy tu może źle postąpili, ale jest to do odkręcenia. Przede wszystkim, jak ja to mówiłem na początku, my tu nie mamy czego ukrywać. Przecież my się tu nie kłócimy. Na tym ta rzecz polega, żeby sobie na przykład niektóre sprawy przypominać, czy bądź wręcz krytyczne. Ale my nie czynimy takiego, jakby to przed, jak tutaj było przedtem powiedziane, że tej atmosfery byśmy z sądu, z poprzednich lat nie przynieśli, z sądu, z Sejmu. Ja bardzo proszę o to, aby ta kultura, która była dotychczas, była zachowana i my sobie nie wyrywamy po prostu mikrofonów, nie używamy żadnych słów wulgarnych wobec ciebie. Trzymajmy ten fason, nie będziemy mieli się czego wstydzić, a na pewno wyborcy będą z was zadowoleni i przypuszczam, że i następna kadencja
również będzie może z naszym udziałem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja tego pytania, panie zapisały, tak, te pytania, bo ja bym zakończył. Trzymał mikrofon, nie myślałem, że chce zdać. Proszę Państwa, panie przewodniczący, szanowna rado, ja tu w całym po prostu tutaj w tym porządku obrad nie znalazłem jednego tutaj jakby odniesienia. W dzisiejszym przypadku w porządku obrad nie ma punktu dotyczącego głosowania Rady na temat właśnie tej retransmisji. W związku z tym bym prosił o wnoszę o ujęcie tego punktu do porządku obrad. Dziękuję. Już wyjaśniam, jakbyśmy tutaj rozmawiali, że takiej potrzeby nie było i ja chciałem to przegłosować w wolnych głosach i wnioskach. Bo chciałem przedstawić też informację z posiedzeń komisji, które były przedstawiane i z moich, że tak powiem, sposobistych odczuć, które wyniosłem z obejrzenia tej daty. Także będzie ten punkt będzie realizowany w wolnych głosach. I teraz chciałbym na początku, bo tutaj jeszcze jest parę spraw innych, ale żeby nie przekazać tego tematu, powrócić do zapytania kolegi Adama odnośnie przeprowadzenia głosowania, wyrażenia woli, przyprawy do retransmitowania nagrywanych obrad naszej sesji. Nie wiem, czy jest jeszcze potrzeba dyskusji, bo na pewno może tak. Może czy ktoś ma jakieś w tym zakresie jeszcze chciałby się wypowiedzieć, coś powiedzieć? Bo najprościej było chyba przejść do głosowania. Myślę, że wszyscy już mają tak zrobione stanowiska, ale zapytam, czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos w tej sprawie? Z rady. Nie widzę, zatem przejdziemy do przegłosowania stanowiska naszego odnośnie wyrażenia zgody na retransmitowanie jej obrad. Kto z Państwa radnych jest za wyrażeniem takiej zgody? Proszę o podniesienie ręki. Siedmiu radnych za. Kto jest przeciwny? Dwunastu radnych. Kto się wstrzymał? Dwóch radnych. Pasuje? Dziękuję bardzo. Także stwierdzam, że Wysoka Rada podjęła większością głosów wolę niewyrażania zgody na retransmitowanie. Także teraz ja może odpowiem jeszcze tak, że przyjrzałem to nagranie, które zostało zrobione. Tutaj trzeba oddać wolę sprawiedliwości, jest wykonane dobrze. Także tutaj pan nagrywający ma dobry sprzęt. Jest jakość dobra, kolory są odpowiednie, głośność też, także pani będzie się ewentualnie wziął uwagę odnośnie tych osób, które siedzą z tyłu, a kamera jest zostawiona, żeby zwróciły uwagę na rozmowy między sobą. Ich nie słychać, ale jak ktoś będzie oglądał te 3-godzinne spotkanie, to po 15 minutach to wyłączy ten telewizor. Naprawdę, bo ja zobowiązany, że tak powiem, zrobiłem sobie kawkę, ciastko i sobie oglądałem. W końcu wszyscy poszli spać. Także musiałem to zrobić. To jest 3 godziny oglądania, także ten. I no tyle w tej kwestii. Ja teraz przekazuję na ręce pana tą kasetę. Jeżeli teraz. Aha, tam leży taki ładny napis na dole o informacja, kto jest sponsorem i tak dalej. Prosimy, żebyście może się jeszcze, jeżeli dojdziecie do wniosku, że będziecie to transmitowali na swój koszt i pan prezes wyrazi, ustali indywidualne stawki, czy myślę, czy niedobrze byłoby napisać zamiast grupa radnych, to klub, prawo może być, bo tam grupa radnych to jest, to nie koreluje z tym wnioskiem, który złożyliście, bo złożyliście wniosek do mnie jako klub, prawo i samorządność, a tam jest napisane grupa radnych. To jest pasek kilkanaście razy przebiega. Klub jest grupą radnych. No to jest subtelna różnica, panie, a nie... A to jest moja sugestia, co zrobicie z tą kasetą, to już jest teraz wasza sprawa, że tak powiem. Chcieliśmy głosowania, jest głosowanie. Pan prezes myślę, że też jest usatysfakcjonowany, bo teraz wie, jakie jest stanowisko. Znaczy nie, chodziło mi o to, że pan ma teraz możliwość podjęcia szacownej decyzji. Panie przewodniczący, szanowna rada, panie w związku właśnie z taką decyzją, a nie inną, gdzie pana ministra tutaj rady i tak zagłosowali, jest mi bardzo przykro. Dobrze uwieciliście nasz wniosek zgłoszony przez Klub Prawo i Samorządnik. Ponieważ naszą intencją była i jest rzetelna informacja naszego społeczeństwa. Jesteście wybrańcami tego społeczeństwa, które to was wybrało
wierzę, że myśli tak samo jak wy. Te nagrania to my jako radni klubu Prawo Samorządni finansujemy. I z tego tytułu gmina i wy jako radni nie ponosicie żadnych kosztów. Jesteście w większości, jak nie w całości, proszę Państwa, katolikami, wierzącymi i praktykującymi. I czyżby słowa naszego papieża Jana Pawła II do nas nie dotarły, że czyniąc dobro bliźniemu swemu, będzie wam również ocenione. Na 28 sesji pan burmistrz powiedział, i tutaj zacytuję słowa, jak byliśmy w Sejmie, tośmy tak głęboko oddychali, iż atmosfera Sejmu jest nieobecna nam to już, abyśmy w złą godzinę tego nie powiedzieli. Panie i panowie radni, o czym to świadczy, że wy jako koalicja większości macie prawo odbierać społeczeństwu możliwość oglądania lub nie retransmisji z obrad sesji? Czym się wy kierujecie? Jak wiecie, jestem z opozycji i nie wstydzę się, że reprezentuję Prawo i Sprawiedliwość, bo właśnie z tej listy startowałem i zostałem radnym. Wy natomiast jesteście koalicją rządzącą, a co było przed wyborami? Czy pamiętacie, obiecywaliście, że waszym głównym celem jest dobro społeczeństwa oraz rzetelna informacja? A ślubowanie, które żeście składali, wierny Konstytucji i Prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Czy ta przysięga was już nie obowiązuje? Jak nie macie możliwości korzystania z telewizji kablowej lub nie chcecie, to inni odbiorcy również nie mogą lub nie mają prawa z niej korzystać. Przypomnę wam, że w sali narad Urzędu Miejskiego na ścianach jest powieszonych Fair Play 7, 3 akty nadania, w tym HIT 2007, 6 certyfikatów i wiele innych wyróżnień. Czy to was do czegoś nie zobowiązuje? Powiem wam jedno. Nasza ziemia nowotowyska słynie z chmielu, z wigliny i jej wyrobów. Ale teraz zasłynie z nieżyczliwości i nierozsądnego myślenia radnych. Dziękuję. No to teraz o tym, że w Nowym Pomyślu wybuchła samorządowa wojna. Po jednej stronie barykady rządząca koalicja, po drugiej oczywiście opozycja. A o powodach potężnej awantury, która nie na żarty podzieliła tamtejszych radnych, Krzysztof Sadowski. Jest to gra polityczna. Mało tego, uważam, że jest to działanie szkodzące samej gminie również, ponieważ nie zajmujemy się konkretnymi sprawami, zajmujemy się, za przeproszeniem, pierdołami. Właśnie tak, przy użyciu kilku mocnych słów, nowotomyski radny Platformy Obywatelskiej Przemysław Prych ocenia pomysł opozycji, a chodzi o pokazywanie obrad Rady Miasta w telewizji kablowej. Człowiek, który na ów pomysł wpadł, to Adam Frąckowiak z klubu Prawo i Samorządność. Moim głównym celem jest informacja społeczeństwa. Żeby społeczeństwo było doinformowane, żeby nie pomawiało radnych, nie miało złej o radnych opinii. I radni niech po prostu wykażą swoją działalność wobec społeczeństwa, które ich wybrało. Tyle i tylko tyle, żadnej politycznej gry, twierdzi radny Frąckowiak. Jednak koalicja, która rządzi Nowym Tomyślem, o retransmitowaniu obrad ani myśli. Argument numer dwa. Osobiście uważam, iż naprawdę tak obywateli nie do końca interesuje to, co się dzieje na sesjach Rady Miasta. Interesuje to, czy będzie miał chodnik wybudowany, czy wybudowaną kanalizację. Każdy obywatel ma prawo przyjść na sesję, każdy obywatel ma prawo, również protokoły są w internecie, każdy obywatel ma prawo dowiedzieć się, co naprawdę dzieje się na sesjach. Jestem święcie przekonany, że moja rodzina na pewno, chociaż ma dostęp do kablówki, na pewno przed tą kablówką nie usiądzie, nie będzie oglądać. Jeszcze argument numer 3. Jak przypomina Piotr Szymkowiak, przewodniczący Rady Miasta w Nowym Tomyślu, sieć kablowa spółdzielni mieszkaniowej swoim zasięgiem obejmuje tylko niewielką część miasta. 2/3 mieszkańców zostałoby bez tej możliwości obejrzenia. Nie wspomnę tutaj o całym terenie wsi. Nie chcielibyśmy dopuścić do takiej sytuacji, że jedna pani drugiej pani powiedziała, bo kogoś gdzieś tam widziała. Po prostu powstaną niesmaczne z tego tytułu plotki, domysły i tak dalej. Radni Prawa i Samorządności odpuszczać nie zamierzają i zapowiadają dalszą walkę o retransmitowanie posiedzeń. Tym bardziej, że jak dodają, szefostwo spółdzielni nie chce za to ani złotówki, warunek jest jednak jeden. Na retransmisję muszą zgodzić się wszyscy radni. Prąd w Nowym Tomyślu zaraz po wojnie nie był we wszystkich mieszkaniach. Wierzę w to głęboko, że
kablówka rozpowszechni się w całym Nowotomyślu, ale na to potrzeba trochę czasu. Ktoś musi zrobić ten pierwszy krok. Ciekawi jesteśmy, co Państwo na to. Zróbcie wolne wnioski i informacje. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, Panowie Burmistrzowie, no, Pan Burmistrz sam się reprezentuje i Szanowni Goście. Dotyczy to jeszcze tej, no, retransmisji z tych lat. I do przemyśleń tutaj podaję radni oraz osób, które mają obowiązek rzetelną informację naszego społeczeństwa. Co do darmowej retransmisji, a film promocyjny, który kosztował 24 990, no jest tutaj nad czym się co zastanawiać, bo chciałbym, żeby na przykład nasze społeczeństwo też było informowane i wcale by nie było to złe, tak jak tutaj ten film promocyjny. Jako koalicja rządząca, jak na pewno sobie przypominacie, 13 grudnia 81 roku nastał stan wojenny, ale to były inne czasy, czasy socjalistyczne. Czy chcecie tak samo narzucać społeczeństwu cenzurę, co mają lub nie mają oglądać? Czy osoby, które walczyły z totalitaryzmem, straciły życie i zdrowie, walczyli o to, co wy teraz narzucacie w wolnej i podległej Polsce? W dniu 11 listopada składają związanki kwiatów pod pomnikiem powstańców wielkopolskich w 90. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Tak się zastanawiałem, czy niektóre te delegacje składające wiązanki, oddając hołd poległym żołnierzom, są prawdziwymi Polakami i odpowiedzialnymi radnymi lub osobami zajmującymi odpowiedzialne stanowiska. Czy ci ludzie, którzy oddali największą daninę, czyli własne życie, za wolną ojczyznę, o taką Polskę walczyli? W Lusowie koło Poznania znajduje się Muzeum Generała Dowbora Muśnickiego, dowódcy Powstania Wielkopolskiego, który zapoczątkował Powstanie Wielkopolskie. Czy o taką Polskę walczył wraz ze swoimi żołnierzami? 7 listopada w Zespole Szkół Ogólnokształcących Policjalnych im. Mikołaja Kopernika w Nowotomyślu zostały wypowiedziane takie oto słowa. Dzisiejszą uroczystością pragniemy oddać hołd tysiącom powstańców, którzy z narażeniem życia podjęli heroiczną walkę z zaborcą. Ich niezłomna postawa stała się wzorem do naśladowania dla następnych pokoleń Polaków. Niech dzisiejsze nasze spotkanie będzie okazją do refleksji, że dzięki poświęceniu naszych przodków możemy dzisiaj żyć w wolnej i demokratycznej ojczyźnie. Piękne słowa, prawda? Panie Burmistrzu, również mam szacunek dla Pana, tu do Pana Helwinga, bo znamy się, jak Pan powiedział, już kilkadziesiąt lat. Ja również zrobiłem wiele dla tego miasta. Ale zasadna krytyka jest pozytywna, bo niedocenianie krytyki jest zgubne. Osoby, które Panu skrywają, asystują, prowadzą niekiedy w złym kierunku, a odpowiedzialność spada na Pana. W dniu 25 listopada 2008 roku otrzymałem pismo ze spółdzielni mieszkaniowej, podpisane przez pana prezesa zarządu, pana Zbigniewa Markowskiego, gdzie informuje mnie, że w związku z pismem z dnia 6 listopada 2008 roku w sprawie opłaty za retransmisję obrad sesji Rady Miejskiej w Nowotomyślu uprzejmie informuje, że nie możemy podjąć odpłatnego zlecenia na retransmisję obrad sesji z uwagi na niewyrażenie zgody na retransmisję przez Radę Miejską. Spółdzielnia nasza, jak już informowaliśmy na sesji w czasie prowadzonych rozmów z panami, zamierza w ramach programu lokalnego przekazywać nieodpłatne informacje z wydarzeń i imprez odbywających się w naszej gminie. A jednym z takich wydarzeń w naszej gminie jest sesja Rady Miejskiej. I dlatego proponowaliśmy burmistrzowi i Radzie Miejskiej zakup urządzeń do bezpłatnej transmisji w naszym programie lokalnym. Transmisje odbywały się w godzinach przedpołudniowych i nie powodowałyby to dla nas dodatkowych kosztów. W ramach działalności odpłatnej spółdzielnia prowadzi tylko usługi w zakresie reklam zleconych przez przedsiębiorców lub osoby fizyczne. Wobec powyższego zarząd spółdzielni nadal podtrzymuje swoje stanowisko, że retransmisja w dniu roboczym może odbywać się bezpłatnie za zgodą Rady Miejskiej. Prosimy zatem o uzyskanie takiej zgody przez Radę Miejską. Szanowny Panie